Cześć! Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Nie wiem, czy wiosnę już czujecie. Jeśli nie, to mam nadzieję, że Wam z tym pomogę, bo przecież wiosna to nowa, świeża energia, to radość. Także dobrze jest tą wiosnę poczuć, zarówno na talerzu, ale nie tylko. Mam nadzieję, że z dzisiejszym nowym przypisem i z moim nowym wiosennym keto-jadłospisem poczujecie wiosnę i być może nawet przygotujemy się wspólnie do lata. Ale o tym za chwilę. Zapraszam na odcinek. Dieta ketogeniczna, dieta niskowęglowodanowa może być, a nawet uważam, że powinna być prowadzona sezonowo, żeby nie było nudy, ale żeby też dostarczyć sobie tych sezonowych produktów, które są świeże na naszym rynku. I dlatego właśnie nowa odsłona ketojadłospisu, wiosenny ketojadłospis, który mam dzisiaj dla Was. Linki macie w komentarzu, o tym jadłospisie jeszcze dokładniej będziemy za chwilę mówić. Natomiast dodatkowo z okazji tego wiosennego czasu, początku wiosny, mam dla Was do końca miesiąca, do końca marca rabat zarówno na ten jadłospis, jak i pozostałe i kursy o ketoadaptacji, ketoredukcji. Także zapraszam, ale porozmawiajmy sobie najpierw o tej sezonowości zarówno na diecie ketogenicznej, czy to niskowęglowodanowej, bo warto ją wprowadzać. Po pierwsze, jeżeli jesteś na jakimś programie żywieniowym i cały czas odżywiasz się tak samo, to tak czy inaczej w pewnym momencie może to Ci się znudzić i zaryzykuję, że u większości osób właśnie tak się zdarza. Jest to jedna z przyczyn tego, że zaczynamy podjadać, sięgać po jakieś inne produkty i nie do końca panować nad tym, co trafia na nasz talerz i tym samym do naszego organizmu. Jeżeli mówimy o sezonowości, to na wiosnę no nie mamy jeszcze może tak wielkiej gamy chociażby warzyw czy owoców jak w lecie, ale już pojawia się chociażby szczypiorek, zielona cebulka. To są takie produkty, które mają małą zawartość węglowodanów, a mnóstwo przeciwutleniaczy, więc warto wprowadzić je do swojej diety. Rzodkiewka, która dzisiaj też będzie u nas gościć na talerzu, kalarepa, ale też takie warzywa, które dobrze sobie radzą z dłuższym przechowywaniem i są smaczne, typu kalafior, brokuł czy niektóre warzywa korzeniowe, a także owoce, takie jak nowość truskawki, które zaraz się pojawią na grządkach i w sklepach, ale także jabłka czy gruszki polskie. To są takie owoce, które możemy jeść przez cały rok i w jadłospisie taka gruszka też się pojawia, bo jak ją dobrze wkomponujemy w nasze makro, to na pewno gruszka nas z ketozy nie wyrzuci. Więc warto poszerzać sobie ten asortyment i dlatego na przykład w jadłospisie będą takie produkty, a nie ma tam chociażby pomidorów, no bo ten pyszny, soczysty pomidor latem, no niestety tego smaku na razie jeszcze nie dostaniemy, ale za to w jadłospisie jest na przykład przepis na pastę z pomidorów suszonych, która jest przepyszna i już teraz ją Wam bardzo polecam. Oprócz tego, że warto sobie dostarczać szerokiej gamy produktów, żeby wzbogacić swoją dietę o wszystkie składniki mineralne i witaminy, oprócz tego, że dbamy o to, żeby nie było nudno, a było kolorowo na naszym talerzu i przeciwdziałamy trochę stereotypom, że dieta keto to tylko jajka z boczkiem, to dodatkowo niektórzy być może chcą przygotować się do lata. Mamy całą wiosnę, mamy czas takiej świeżej, nowej energii, kiedy już jest ciepło, kiedy być może więcej chce nam się ruszać, wstajemy wcześniej, jest jasno. Możemy ten czas wykorzystać do tego, żeby, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliśmy, albo zapuściliśmy się trochę przez zimę, zrobić formę na lato. I właśnie z tego typu przepisami to jest możliwe, ponieważ to, co nieraz już Wam podkreślałam, warto, jeżeli chcemy zredukować tkankę tłuszczową, to warto ograniczyć również tłuszcz w naszej diecie, również ketogenicznej, dlatego że chcemy spalać własny tłuszcz, a nie ten tłuszcz tylko dostarczany z pożywienia. Dlatego nawet jeżeli właśnie mamy kaloryczność redukcyjną, do tego tłuszczu schodzimy z tłuszczu. I tak również jest w tym jadłospisie. Dla każdej kaloryczności mamy 1500, 1800 i 2100 kilokalorii. Takie trzy wersje możecie sobie wybrać u mnie na stronie. Mamy około 72% tłuszczów, także jest to troszkę mniej niż nawet 85% czy więcej niektórzy stosują na adaptacji. Natomiast zwiększamy białko. Białko zapewnia nam sytość. Białko przy aktywności fizycznej szczególnie sprawia, że nasza sylwetka się zmienia, mamy więcej mięśni, bo ono jest budulcem dla mięśni, ale białko
W ogóle bardzo uważam, jest niedocenianym makroskładnikiem nieraz na keto. Jeżeli mamy odpowiednią podaż białka, to i jesteśmy bardziej syci i lepiej się czujemy i właśnie możemy efektywniej chudnąć i redukować, a szczególnie prowadzić tą rekompozycję, czyli zamieniać tak naprawdę tkankę tłuszczową na masę mięśniową. Nie zawsze widzisz to na wadze, ale widzisz to po obwodach i w ogóle widzisz to w lustrze, a to chyba najważniejsze. Także tego białka warto, żeby było więcej. W jadłospisie mamy tego białka 20% mniej więcej i węglowodany. Węglowodanów jest też troszkę więcej, bo około 8%, czyli na 1500 kaloriach mamy 30 g węglowodanów netto, 1800 to jest 35 g węglowodanów netto i 2100 to jest 40 g. Dzięki temu więcej tych pysznych sezonowych warzyw czy owoców możemy dodać do naszego jadłospisu. Jest tam też odpowiednia podaż błonnika, także no, dodaje to tej naszej diecie walorów smakowych, ale również pamiętajmy o tym, że też węglowodanów się nie boimy. Jeżeli mamy wyregulowaną gospodarkę cukrową, to wręcz ta elastyczność metaboliczna będzie u nas się wytwarzała i wzmacniała wtedy, kiedy będziemy mieć odpowiednią podaż węglowodanów. Nie zawsze bardzo mało jest najlepszą strategią. Zanim sobie przygotujemy jeden posiłek, to pewnie pojawią się pytania, co mogę znaleźć w jadłospisie, więc żebyście nie kupowali kota w worku, to podam Wam kilka przykładowych dań. Mamy trzy posiłki, każdego dnia są to inne posiłki, śniadanie, lunch i obiadokolacja. Jadłospis jest siedmiodniowy i śniadania są głównie białkowo-tłuszczowe. Na przykład mamy frittatę, to jest taka pasta jajeczna z warzywami, taki niby omlet, ale można go robić w piekarniku. Jeżeli nie chcecie go robić w piekarniku, to też jest na to opcja. Jest sałatka z jajkiem w koszulce i to jak fajnie i szybko przygotować w prosty sposób jajko w koszulce, super sprawa. Jest właśnie ten nasz wiosenny omlet ze szczypiorkiem i rzodkiewką, który za chwilę będziemy przygotowywać. Są wrapy z pastą z suszonych pomidorów, jajka, naleśniki, tego typu śniadania. Na lunch mamy zazwyczaj coś, co jest szybkie i też ogólnie starałam się, żeby te dania były dobre albo po podgrzaniu, czyli możemy je na przykład włożyć do lunchboxa albo nawet na zimno. I jest też opcja, żeby przygotować je na 2 dni albo nawet więcej i ograniczyć czas w kuchni. Lunchy to są albo jakieś przekąski na słono bądź słodko w niewielkich ilościach na słodko, albo na przykład krem, tu mamy na przykład krem z cukinii z miętą, fetą i nasionami, jest rewelacyjny, bardzo Wam polecam go wypróbować. Mamy fasolkę, na którą też teraz jest sezon, właśnie z oliwkami, z fetą. Mamy borówki, to też są owoce, które się za chwilę będą pojawiać, czy słupki na przykład warzywne z takim pysznym dipem jogurtowym, tego typu lunche. I obiadokolację, większy już posiłek, który fajnie jest zjeść gdzieś tam po południu, wieczorem na spokojnie, to jest na przykład kotlet drobiowy z surówką spora, polędwiczki, surówka z mieszanych warzyw, domielonych, mamy też rybę. Mamy ryż z kalafiora w różnej postaci, albo pstrąga na przykład z surówką z młodej kapusty, tego typu produkty, także jak widzicie, lekkie, dość proste w przygotowaniu, szybkie, sezonowe, pyszne, zdrowe, pełne wartości odżywczych i dobrze zbilansowane pod kątem diet ketogenicznych niskowęglowodanowych.
Mam nadzieję, że macie smaka na próbowanie nowych rzeczy, że spróbujecie wiosennego omletu. Jeżeli potrzebujecie jeszcze innych przepisów, to dajcie proszę znać w komentarzach, czego Wam brakuje. Ja się staram te jadłospisy pisać właśnie w odpowiedzi na Wasze potrzeby. Wiem, że jest potrzebny jadłospis stricte dla kobiet pod kątem ich zdrowia hormonalnego. Miałam też w planie jadłospis bez nabiału, bez mięsa, także dajcie znać, będę tworzyć dla Was te nowe jadłospisy. Bardzo się cieszę, że piszecie mi bardzo często, że te dania Wam smakują i jakby dla mnie jest ważne to, żeby one były dobrze pod kątem dietetycznym skomponowane, ale żeby właśnie też były smaczne i proste. Także bardzo mi jest miło, dajcie znać, czego jeszcze potrzebujecie, a jeżeli chcecie trochę bardziej zadbać o swoją formę albo wejść z powrotem bądź po raz pierwszy w ketozę, to mój kurs Keto Start pod kątem ketoadaptacji jest do tego idealny. Tam też znajdziecie masę przepisów, jadłospis, komponujecie sobie z tych przepisów i jesteście przeprowadzeni krok po kroku przez proces ketoadaptacji, a jeżeli robimy formę na lato, to kurs Schudnij na Keto o ketoredukcji ze zmienionym już makro, zdecydowanie bardziej białkowym i z mnóstwem innych rad i wskazówek i zasad, co zrobić, żeby dalej chudnąć na keto, bo dla niektórych ten proces jest szybki i prosty, ale nie dla wszystkich, więc tam znajdziecie odpowiedzi na wszystkie te pytania. Te kursy również do końca miesiąca są w promocji, także zapraszam Was serdecznie na stronę i do spróbowania wiosennego keto. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!